Nie możemy się tak zrobić. Jedź w prawo, jedź w prawo, w prawo jedź. W tym roku przyjęliśmy taką zasadę w naszym okręgu, że staramy się jak najwięcej grać. Bo tak jak wspomniałeś, ilość gry przekłada się na poziom sportowy zawodników. 29 października 2022 roku na boisku Pomorzanina Toruń rozegrano kolejny turniej w ramach eliminacji do międzywojewódzkich mistrzostw młodzików, będącymi jednocześnie mistrzostwami Polski w tej kategorii wiekowej. W turnieju wzięły udział drużyny Bałagany Łubianka chłopcy, LKS Gąsawa dziewczęta i chłopcy, LKS Rogowo dziewczęta i chłopcy oraz zespół Pomorzanina Toruń chłopcy. Od wyniku ważniejsza była możliwość spotkania się z rówieśnikami i uczestniczenia w tym hokejowym święcie. W przerwach spotkań zawodnicy i zawodniczki otrzymywali od swych trenerów wskazówki, jak rozegrać spotkanie, a i podczas meczu trenerzy korygowali grę. Do tej imprezy dopasowała się pogoda, nad toruńskim boiskiem świeciło słońce, a licznie zgromadzeni rodzice dopingowali swe pociechy. Zapraszam na mini relację z tego wydarzenia. Brawo Michalina! Brawo, brawo! Głowa! Ale wyjść do piłki! Nie za plecami! I gaz teraz! Patrz na piłeczkę tobie. Brawo tobie. Brawo. Na pewno spotkania z innymi drużynami, z innymi wartościami hokeja, spotkania z kolegami też, poznanie znajomości, poznanie siebie też na bazie innych umiejętności, innych zawodników, samorozwój, podglądanie innych, no też spotkanie się z sędziami, już, którzy nie sędziują na własnym podwórku, czyli trenerami, którzy sędziują u siebie. No przede wszystkim walka o ich zdrowie, ich rozwój fizyczny, ale też myślę, że jakieś takie zdobywają wartości samozaparcia. Patrz na piłeczkę tobie. Brawo tobie. Brawo. A teraz pytanie do pani. Drogie panie, jesteście w tym wieku, gdzie jeszcze siniaki nie liczą się i kontuzje. Powiedzcie mi, czy chcecie uprawiać tą dyscyplinę sportu do końca, czy jest to tylko, powiedzmy, kaprys? Do końca. To znaczy, jest szansa, że w Rogowie, tak jak kiedyś, będzie zespół seniorski i powalczycie o tytuły mistrzowskie. Tak. Dziękuję bardzo. Mamy życzę... nadzieję, że tak będzie. Dziękuję, życzę wszystkiego najlepszego. Dziękujemy. Daj presję. O, brawo. Można mu tam przykać ten kijem, ale nie zaraz przyjmie, tylko lecz od niego i czekajcie, co on zrobi. On musi się zakręcić i jechać do przodu. Myślę, że ci zawodnicy przede wszystkim chcą bardzo grać. Trening to trening nie wystarcza do tego, żeby się rozwijali, więc tutaj chcemy organizować jak najwięcej turniejów i meczów, żeby ci młodzi chłopcy mogli sprawdzić się w takich warunkach meczowych. Myślę, że jest to inwestycja już w przyszłość, bo ci chłopcy za niedługo zmienią swoją kategorię wiekową, będą grali już na dużym boisku. Więc przede wszystkim myślę, że jest to inwestycja w tych młodych zawodników. Jest Max.
podaj! Brawo, brawo! Czemu w lewo, Bartek? Graj! Grajmy śmierć. Dobra? Grajmy mocniejszą piłkę. To mi... nie ma takiego nawyku. Agata na przykład lewa będzie była tutaj, jest nasza, a pomoc przeciwnik. Jest przeciwnik, prowadzi piłkę, a ty stoisz tutaj. Nie wchodź w niego tu, tylko wejdź pod piłkę i wtedy, nie narażając się na strzał, wejdziesz pod linię. Na tym sport polega w tej kategorii wiekowej, żeby młodzież, dzieci miały z tego radość, czerpały przyjemność. No i współzawodnictwo. Bez współzawodnictwa nie ma sportu. Myślę, że takie zdrowe współzawodnictwo, jakie panuje tutaj w tych naszych turniejach w Kujawsko-Pomorskim, bardzo dobrze rokuje na przyszłość, że z tych zawodników, którzy tutaj grają, w przyszłości wychowamy reprezentantów Polski, zawodników dobrze grających, reprezentujących nasze kluby w seniorach, walczących o najwyższe cele, najwyższe trofea. Thank you.